dodatkowe stanowiska dla lekarzy, pielęgniarek, ratownika medycznego czy rozbudowana rejestracja dla pacjentów. To przykładowe udogodnienia wyremontowanego oddziału ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. To jest największy szpital w tej chwili w regionie. To jest drugi co do wielkości szpital w Polsce i ogromna większość karetek z pacjentami w stanie zagrażającym życiu trafia właśnie do naszego oddziału ratunkowego. A warunki lokalowe, które mieliśmy do tej pory, były warunkami niespełniającymi norm. Przed remontem SOR miał sporo problemów. Jednym z głównych był brak systemu, w którym pacjenci oczekujący w kolejce byliby sprawnie i szybko przyjmowani przez medyków. W jednym pomieszczeniu na opiekę lekarską czekali chorzy, którzy na oddział zgłaszali się sami, z pacjentami wymagającymi natychmiastowej interwencji przywiezionymi przez karetki pogotowia. Łącznie przez oddział ratunkowy przewija się około 120 pacjentów dziennie. Mieliśmy 11 łóżek, no to powodowało to, że wielu pacjentów, którzy się zgłaszali na ten SOR, właściwie no nie mieli miejsca, gdzie mogli, nie było miejsca, gdzie można by ich położyć, czyli po prostu oni mieli miejsca siedzące, co oni pacjenci wielokrotnie zgłaszali, że nie jest to dla nich komfortowe. Też ta mała liczba łóżek powodowała, że niejednokrotnie karetki z pacjentem musiały czekać, ponieważ na przykład jeżeli pacjent ma złamaną nogę, to nie sposób go położyć na złamane biodro, nie sposób kazać mu siedzieć na krzesełku, a więc jeżeli nie było wolnego łóżka, na którego można by tego pacjenta położyć, no to po prostu karetka czekała, aż takie łóżko się zwolniło. Trwający od listopada remont miał usprawnić pracę oddziału i skrócić kolejki do lekarzy. Nowy szpitalny oddział ratunkowy oficjalnie został otwarty w środę w towarzystwie władz szpitala i wojewody dolnośląskiego. Według ważności tutaj tych czynności medycznych. Dzisiaj góra, ta część triażu, po pierwsze się zwiększyła parokrotnie z 4 stanowisk, gdzie możemy przyjmować pacjentów od systemów ratownictwa medycznego. Będziemy mogli przyjmować 12 w jednym czasie, bo mamy aż 12 stanowisk. Dodatkowo pacjenci, którzy przyjdą sami do szpitala, w tej organizacji pracy będą przychodzili poziom minus 1. Tam została wydzielona oddzielna strefa przyjęć pacjentów ambulatoryjnych. A więc takich, których stan nie zagraża życiu. To przykładowo konsultacje medyczne, szczepienia czy zmiany opatrunków. Inwestycje udało się zrealizować dzięki dotacji wojewody dolnośląskiego w wysokości 1 200 000 zł. W ciągu tych 2 lat udało się ze środków zagospodarowanych w budżecie wojewody zakupić już 23 karetki na terenie naszego województwa, plus sprzęt, masażery, defibrylatory, saki, różnego rodzaju sprzęt ratujący życie, ale też te środki udało się przeznaczyć na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych tutaj we Wrocławiu. Niedawno otwieraliśmy nowy szpitalny oddział ratunkowy w szpitalu wojskowym. Dzisiaj powiększamy szpitalny oddział ratunkowy tutaj na Borowskiej. Inwestycja kosztowała łącznie 2 000 000 zł. Marta Laburda, Echo 24.